Anna Krzysteczko i Jacek Morek to nowi wiceprezydenci Rudy Śląskiej. W poniedziałek swoich zastępców przedstawił prezydent Michał Pierończyk. Anna Krzysteczko będzie odpowiedzialna w urzędzie za kwestie społeczne, natomiast Jacek Morek za sprawy związane z gospodarką komunalną. Są to ludzie fachowi, doświadczeni, rudzianie i bezpartyjni. Te wszystkie kryteria spełniają, ale spełniają jeszcze jedno najważniejsze kryterium. Chodzi o zaufanie. O zaufanie, które mam co do jednej osoby, jak i do drugiej. Anna Krzysteczko była już wiceprezydentem Rudy Śląskiej w latach 2011-2022. W kampanii wyborczej poparła Michała Pierończyka. Pracy się nie boję, znam się na tym, co robię. Wiadomo, że podczas kampanii spotykaliśmy się z mieszkańcami, z różnymi grupami społecznymi i wskazywano nam, co należy poprawić i to myślę, że będziemy starać się poprawiać. Z kolei Jacek Morek był wiceprezydentem Rudy Śląskiej w latach 2010-2014. Po śmierci Grażyny Dziedzic premier wyznaczył go na komisarza. Przez kilka miesięcy administrował urzędem, a teraz będzie brał udział w podejmowaniu kluczowych decyzji. Przede wszystkim uporządkowanie gospodarki komunalnej i te wyzwania, które mamy dzisiaj na polu, o którym dzisiaj jeszcze nie mówimy na głos, ale to są wszystkie kwestie związane z dostarczaniem wody i odprowadzaniem ścieków, dlatego że taryfa GPW powoduje, że będziemy mieli tutaj potencjalny problem na tym polu, jeżeli chodzi o opłaty za wodę i ścieki. W Rudzie Śląskiej będzie jeszcze trzeci wiceprezydent, ale jego nazwisko ma być znane dopiero w przyszłym tygodniu.